Kiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i okołoksiążkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Kiszkowa Kartoteka. Nagrywam to w poniedziałek 7 października 2019 roku, a to oznacza, że wczoraj, czyli w niedzielę, odbyła się gala wręczenia Nagrody Literackiej Nike. Po raz pierwszy tę galę oglądałam na żywo i na żywo dowiedziałam się o tym, kto zwyciężył, kto otrzymał tę Nagrodę Nike. I prawdopodobnie Wy także już wiecie, że nagrodę zarówno jury, jak i nagrodę czytelników otrzymał Mariusz Szczygieł za zbiór reportaży literackich zatytułowany Nie ma. Ten tytuł akurat rodzi też sporo konfuzji, chociażby na przykład przy zapowiadaniu autora Mariusza Szczygła na tej gali. Bo jak to zapowiedzieć, że wygrała książka Mariusza Szczygła Nie ma? Albo jak na przykład zapytać w księgarni o tę książkę, czy jest Nie ma Mariusza Szczygła? I do tej gry słów akurat w trakcie gali również tak trochę nawiązywano. Ponieważ wcześniej na moim podcaście osobnego odcinka poświęconego tej książce akurat do tej pory jeszcze nie było, a książkę tę już przeczytałam dosyć dawno, to pomyślałam sobie, że przyznanie Nagrody Nike dla tego zbioru reportaży Mariusza Szczygła może być bardzo dobrym przyczynkiem do tego, żeby właśnie taki osobny odcinek o tej książce właśnie nagrać. No i właśnie powstaje ten konkretny odcinek, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam do słuchania dalej. A więc będziemy mówić o książce Nie ma. Autorem tej książki jest Mariusz Szczygieł. Wydawnictwo Dowody na istnienie. Książka została wydana w 2018 roku, a ja ją przeczytałam właśnie w grudniu 2018 roku. To już niemal rok, jak się okazuje. Przybliżę najpierw może samą postać autora, chociaż przypuszczam, że wielu z Was zna pana Mariusza Szczygła, bo jest to znany i uznany reportażysta. Wiele osób, a przynajmniej pochodzących z mojego mniej więcej pokolenia, może pamiętać go jeszcze z programu telewizyjnego w Polsacie. Ten program telewizyjny zatytułowany był Na każdy temat. Taką charakterystyczną cechą tego właśnie programu Na każdy temat była scenografia studia telewizyjnego, które udawało dach wieżowca. Po skończeniu współpracy z telewizją Mariusz Szczygieł był znany głównie z dodatku reportażowego Gazety Wyborczej. Ten dodatek jest do tej pory zatytułowany Duży format i do tej pory Mariusz Szczygieł w nim pisze i do tej pory jest kimś istotnym w każdym bądź razie w redakcji tego właśnie dodatku Duży format. W 2010 roku Mariusz Szczygieł założył Fundację Instytut Reportażu. Z tego, co dobrze pamiętam, to z panią Magdaleną Kicińską i jeszcze z jedną osobą, natomiast 100% pewności nie mam, jaki jest skład organów założycielskich tego instytutu. Razem z Fundacją Instytutu Reportażu powstała Polska Szkoła Reportażu, a także księgarnia Wrzenie Świata. Księgarnia jest w Warszawie, na ulicy Gałczyńskiego, no i tam możecie kupić literaturę faktu, ale także napić się kawy i zjeść małe co nieco. Od razu uprzedzam, że jest z reguły duży tłok, dwa razy próbowałam tam wejść przy okazji moich odwiedzin w Warszawie i dwa razy akurat się nie udało, bo było pełniusieńko. W 2014 roku z kolei pan Mariusz Szczygieł założył wydawnictwo Dowody na istnienie, w którym właśnie to wydawnictwie wyszła książka Nie ma. Mariusz Szczygieł znany jest jako autor książki głównie chyba Gotland i jest to książka o współczesnych Czechach. Książkę tę przetłumaczono już na bardzo wiele języków i jest ona chyba jego najbardziej znaną książką, przynajmniej za granicą, nie wiem czy w Polsce, ale na pewno za granicą na 100%. Teraz przypuszczam, książka Nie ma jakby przebije tę książkę Gotland, więc możliwe, że już nie będzie znany tylko i wyłącznie z autorstwa właśnie Gotlandu, ale z autorstwa Nie ma. A także znany jest z książki Zrób sobie raj, również o współczesnych Czechach. Ja obie te książki czytałam, bardzo mi się podobały. Czytałam także jego felietony i reportaże w Gazecie Wyborczej.
Z kolei bezskutecznie próbowałam przebrnąć przez książkę Mariusza Szczygła Projekt Prawda. Nie udało mi się, nie podobała mi się. Ten fragment, który przeczytałam, około 40 stron, po prostu mnie niestety nie przekonał. Natomiast obserwuję pana Mariusza Szczygła na Instagramie, bo bardzo aktywnie udziela się na tym medium. I właśnie z Instagrama dowiedziałam się o tej książce Nie ma, ponieważ pan Mariusz Szczygieł bardzo umiejętnie dawkował informacje o tej książce, pobudzał na nią apetyt, kusił i wabił czytelników jeszcze przed jej premierą. Pokazywał fragmenty historii, pokazywał różne obrazy ilustrujące poszczególne historie z tej książki. Dlatego zadziałała na mnie taka machina, może marketingowa. Miałam ochotę na tę książkę bardzo dużą i postanowiłam ją bardzo szybko przeczytać, także w grudniu już ją miałam za sobą, 2018 roku. I książka Nie ma, jest to zbiór różnych historii. Ja na początku tego odcinka podcastu powiedziałam, że jest to zbiór reportaży literackich i tu słowo dodatek literacki jest bardzo istotne, bo nie jest to taki klasyczny reportaż, nie są to klasyczne reportaże, są to literackie reportaże, czyli również różnią się od tego reportażu, o którym mówiłam w poprzednim odcinku podcastu, czyli od reportaży typu Gonzo, w których jest bardzo dużo dygresji i bardzo dużo różnego rodzaju takich osobistych wtrętów. Tutaj też są osobiste wtręty, natomiast odróżniam te reportaże Mariusza Szczygła od reportaży Charlie'ego Ledafa, bo nie jest to zdecydowanie reporterstwo typu Gonzo. Są to bardziej takie literackie impresje. Sama ta książka Nie ma jest zbiorem różnych historii. Każda z tych historii ma innego bohatera, a że historii jest ponad 20, już dokładnie nie pamiętam ile, to bohaterów jest także ponad 20. Historie te mają bardzo różne długości. Są takie reportaże, które są długie i długo się je czyta i spokojnie można je nazwać reportażami klasycznymi, tak jak ten mój ulubiony pierwszy reportaż w książce o czeskiej poetce Violi Fischerowej. Ale są także króciutkie, dwustronicowe zaledwie i tego bym już nie nazwała reportażem. To są takie impresje, może refleksje, może przemyślenia, takie luźne notatki, które mnie się trochę kojarzą z Instagramem właśnie, czyli z tym medium, w którym Mariusz Szczygieł bardzo aktywnie działa i w którym dobrze się czuje, przynajmniej tak mi się wydaje, że się dobrze czuje. A także krótkimi filmami na Instagramie, tymi Insta Stories. To są takie krótkie relacje, które trwają krótko, które też nie zostają w pamięci i takie też mam przemyślenia po tej książce, że to są takie króciutkie historie, które mnie tak naprawdę za bardzo w pamięci nie zostały. Przynajmniej te krótkie reportażyki, te krótkie zapiski. Na przykład też z Instagramem skojarzył mi się taki fragment, taka relacja w książce Nie ma, zatytułowana Przywłaszczenie, która zaczyna się od opisu zdjęć. Akurat ten fragment Przywłaszczenie mówi o muzeum, które powstało w miejscu wież WTC, czyli w tym miejscu, które było świadkiem ogromnej tragedii, którego już nie ma. Więc to też jest właśnie temat tej książki, miejsce, którego nie ma, bo ta książka właśnie opowiada o sytuacji braku, ale o tym za chwilkę. I tak jak wspomniałam, niektóre z tych impresji, które są w książce, wydawały mi się zbyt błahe, nie do końca warte uwiecznienia, bo tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać, czy o wszystkim trzeba pisać, czy wszystko warto komuś powiedzieć i przekazać. Bo niektóre z tych zapisków wydawały mi się takimi zapiskami, które gdzieś tam każdy z nas sobie myśli, niekoniecznie je zapisuje, ale przemykają nam przez głowę, ale nie uznajemy, że są na tyle istotne, żebyśmy je mogli zapisać i przekazać komuś dalej. Natomiast inne fragmenty tej książki wydawały mi się bardzo wartościowe i dawały mi też okazję do własnych refleksji na jakiś konkretny temat. Teraz się tak zastanawiam, że możliwe, że ktoś inny uzna te fragmenciki, które są dla mnie błahe, za cenne dla siebie. Może po prostu tak jest, że jedno zdanie może być na różny sposób odbierane przez różnych ludzi, a cała książka tym bardziej. I tak jak wspomniałam, wszystkie te opowieści łączy to, że w mniej lub bardziej widoczny sposób mówią o braku, o sytuacji braku, o braku kogoś lub czegoś w życiu.
Są takie opowiadania, które wydaje się z kolei, że mówią o czymś zupełnie nieznaczącym, zamiast o czymś istotnym. I to omijanie tematu też jest znamienne. Tutaj nie pamiętam tytułu konkretnej relacji, konkretnego reportażu, ale na pewno mówił o relacji żołnierza z wojny w Afganistanie. Są też takie reportaże z kolei, które niektórzy czytelnicy mogą już znać z Gazety Wyborczej. Szczególnie chodzi mi o taki reportaż śliczny i posłuszny o matce skazanej za maltretowanie dziecka, która teraz jest nauczycielką w szkole. Ale tak jak mówię, to jest książka, to są takie zapiski i refleksje, które dają do myślenia i które skłaniają do przemyśleń własnych na właśnie ten temat braku, czegoś, czego nam brakuje. Ze względu na stronę wydawniczą z kolei też doceniam tę książkę, bo książka jest wydana w półmiękkiej oprawie z bardzo ciekawą obwolutą, przez którą widać prawdziwą okładkę. Nie wiem, czy kiedyś tego już nie mówiłam, że mnie irytują obwoluty i tak naprawdę nie widzę żadnego sensu, po co książka, która ma swoją okładkę twardą z reguły, ma drugą okładkę taką właśnie obwolutę, bo jeżeli ta obwoluta przedstawia zupełnie co innego niż prawdziwa okładka, to po co? Bo zasłania prawdziwą okładkę. Jeżeli ta obwoluta jest dokładnie taka sama jak prawdziwa okładka, to po co ona jest, skoro jest taka sama jak prawdziwa okładka? A tutaj, w tym przypadku, w przypadku książki Nie ma, ta obwoluta książki jest bardzo ciekawa i w interesujący sposób eksponuje prawdziwą okładkę. Na okładce z kolei jest obraz artysty, o którym traktuje jedna z historii książki, też bardzo ciekawa zresztą historia. Jeżeli chodzi o wydawniczą stronę, to jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że każde Nie ma, które jest nazwaniem sytuacji braku, jest uwypuklone w tekście poprzez zaznaczenie inną czcionką i kolorem czcionki innym. I tak, no komu mogę polecić tę książkę? Tak naprawdę polecam wszystkim, ponieważ jest to książka w tym momencie nagrodzona nagrodą Nike i warto po prostu wiedzieć, jakiego typu książki są nagradzane właśnie przez jury Nike. Jest to książka też wybrana przez czytelników do tej nagrody Nike. Więc jest to książka zarówno doceniona przez jury, jak i przez czytelników Gazety Wyborczej, co oznacza, że trafia ona naprawdę w wiele różnych gustów. Dlatego wydaje mi się, że może i Wam się spodobać. Natomiast od razu też powiem, że jest to dosyć nietypowa forma i od razu uprzedzam, żebyście się czuli ostrzeżeni, że ona będzie zupełnie inna niż tradycyjny reportaż. Natomiast tę nieszablonowość warto też poznać, bo to jest naprawdę coś ciekawego. Jeżeli już czytaliście tę książkę, to dajcie znać, jak Wam się spodobała, bo jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. Czy uważacie, że na przykład nagroda Nike należała się Mariuszowi Szczygłowi? Czy mieliście na przykład jakiegoś innego faworyta z tych książek, które były nominowane do nagrody Nike, a może w ogóle zupełnie z innych książek? Piszcie o tym na moim profilu facebookowym albo na profilu instagramowym. Na obu tych profilach możecie także zobaczyć książki, które czytam. W obu tych miejscach znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Możecie także do mnie napisać mailowo na adres fiszkowa@interia.pl. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Wam się spodobał, a jeszcze nie subskrybujecie tego podcastu, to zachęcam do subskrypcji. W ten sposób żaden kolejny odcinek Was nie ominie. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć. Tam mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia. Cześć!